obaj także mówią Cybernetic Score, tutaj nie ma no, w zasadzie żadnej różnicy w tym, co będą tutaj robić. Drugi asymilator cyfryczny zostanie zbudowany u Blinga. Czy będzie starał się kraść asymilator swojego przeciwnika? Wygląda na to, że tak, on już czeka tutaj i chyba ten asymilator rzuci, mam takie wrażenie. Już denerwuje, zobacz jak hack denerwuje tym probem. Stara się wybierać tutaj minerały tylko po to, żeby jego przeciwnik ich nie wybierał. Gdzie ten probe tutaj zniknął? Nawet nie wiem. O, tutaj biega. No i czy będzie casting? Wygląda na to, że nie jest jeszcze pierwszy zelot ze strony Toda, więc na pewno chce pozbyć się tego proba, który otrzymuje dwa niepotrzebne strzały. Cybernetic Score, pierwszy stalker jednakże u Blinga. Ja mam wrażenie, że Blink będzie robił to pierwsze robotics facility, podczas gdy troszeczkę późniejszy gaz u Toda, myślę, że tutaj będą dwa dodatkowe gateway'e. Tak, ten zelot niepokoił na scout, właśnie darmowy tutaj do późniejszej minuty. Wygodę tutaj miał możliwość poprzednie, że także widział dokładnie, co się dzieje w bazie u Toda. Czy on chciałby drugi gaz budowany? Widział, no tutaj nie ma... O, ale zobacz, tak jest, Forgate, tu jest swojego przeciwnika, anulował bardzo szybko ten gaz, zaraz zobaczymy ile ma probów. Chronobustuje tutaj Warbreeda, zakończył na 20 probach, więc na 100% będzie bardzo agresywna taktyka Forgate'owa. Blink tymczasem rzuca drugi gateway, zaraz zobaczymy, czy będzie także trzeci, wygląda na to. O tak, dokładnie tak, częściowo zaulowuje swoją rampę, więc to może mu pomóc, ale Forgate przeciwko budującemu się dopiero Wingate może naprawdę tutaj być bardzo, no bo po prostu ja nie wiem, czy będzie w stanie to wybronić. Tak, tutaj chwila mikro, zobaczymy tutaj zwyczajnie tego proba, który tam latał po lewej stronie, teraz tego stalkera i prob Janusz wychodzi tutaj na tak, 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 ale świetnie zauważ, że zniszczył najpierw stalkera, a dopiero teraz zajmie się zelotem, który będzie fajny, więc on już wie, że będzie Forgate tutaj, może być tego właśnie pewien w tym momencie. Aha. No dokładnie. O wow, zdążył jeszcze rzucić tego drugiego pylona. Zauważ, że on ma troszeczkę tutaj tego zasięgu na górę. Drugi gateway został zakończony. Zaraz zobaczymy. Wow, jest. Jednym punktem życia przeżył. O wow, jest ten pierwszy pylon. No i wygląda na to, czekaj, no nie tyle idzie na rampę. Zobacz, mógłby zestrzelić tego stalkera, ale jest tutaj sentry i to będzie tyle na temat. Zaraz zobaczymy zapewne pierwszy warpin jednostek. 19 probów kontra 27. Tu muszą być zadane obrażenia. Wygląda na to, że 3 sentry znajdują się już na polu bitwy. Świetnie Blink się w tym momencie broni. Kolejny bardzo fajny stracił tutaj jednego sentry. Dwa zaloty teraz ma, nie wchodzą w probę, czy tutaj widzi to Blink? Chyba tego nie widzi nawet siebie. Wow, to może go bardzo będzie kosztować w tym momencie. Dokładnie tak, ale warpuje jednostki. Zaraz zobaczymy, jeden zelot został tam złapany. Ile probów zostało straconych? Dwa kolejne, trzy kolejne zeloty na high groundzie. Za chwilę skończy się także tutaj ten force field i wygląda na to, że w bardzo złej sytuacji znajduje się Blink. To są 4 warpgate'y na 3. Nie wygląda na to, żeby budował jakieś kolejne. Ma na to minerały, rzuca się tutaj ogromną ilością probów w tym momencie, ale no szczerze mówiąc, wow, Blink ma naprawdę dużą armię. Spójrzmy, się nie krowuje po prostu tutaj Toda po raz kolejny, tutaj te spadają bardzo prędko. O wow, wygląda na to, że Blink po prostu obroni się trzema gate'ami na 4, chronobustuje tutaj jeden z nich i to jest po prostu niesamowite. I dwa razy większy limit ma w tym momencie, jak to jego wydobycie teraz wygląda, no ja mam mniej więcej ruchu wydobycie, bo tutaj padło parę probów ze strony Blinka, małą przewagę dalej, jeżeli chodzi o jedną probę. O wow, to jest po prostu... Zobacz co on robi, obronił się świetnie, nawet naraz w jego linii minerałów nie zadał zbyt dużych obrażeń, bo już jest 29 probów kontra 22. Tot jest na czerwonym, ma supply bloka i do tego dopiero teraz chronobustuje kolejne proby, ponieważ w Forgate'cie oczywiście kończy się budowanie probów na 20, czasami tam 21, 22. Tak, nawet będzie pytanie, co zrobi teraz Tot? W co on przejdzie tutaj? Bo ma teraz, no jest bardzo do tyłu, jeżeli chodzi w ogóle o tę grę. Zobaczymy teraz, co zrobi, no nie opłaci się ten Forgate. Aha, zaraz zobaczymy, będzie chyba miał miejsce jakiś atak. A przez chyba mam na myśli na pewno. Są oczywiście... Że nie wiem, czy dobrze by nikt robił tak kontrolując bardzo szybko. Te jednostki są na bardzo słabym zdrowiu, bo pancerz właściwie pełen. Dokładnie tak. On złapał dwa zeloty, więc no tutaj w zasadzie oddane za darmo te jednostki. Jak wygląda armia 18 kontra 19? Myślę, że Blink powinien się wycofać, ponieważ jego przeciwnik dalej posiada 4 gateway'e. No, on dalej posiada troszeczkę większe możliwości produkcyjne. Dopiero teraz został wybudowany Robo Facility oraz Robo Bay jest budowany u Blinga. I to jest świetny pomysł, żeby te jednostki pocisnąć. Teraz widzę, że to wychodzi po raz kolejny, to jest drugim atakiem, na to wygląda. Ale musi troszkę uważać, Blink zostaje złapany przez te stalkery. Jeden zniszczony oraz drugi, więc Todd znowu wygrywa bardzo małą potyczkę, ważną.
jeśli chodzi o tą grę, bo cały czas wyciąga jednostki przeciwnika, których on może produkować o wiele mniej. Zauważ, że nie ma ani jednego Immortala, co według mnie jest kolosalnym błędem ze strony Blinga. Tak, ale on jeszcze buduje tutaj Expa, więc zobaczymy, czy w ogóle go utrzyma. To od siebie za chwilę, nie wiem, czy tutaj dobrze mógłby pocisnąć do tego Expa, żeby go chociaż anulować w tym momencie. Wychodzi to z pierwszych holo, tutaj te sekundy będą bardzo ważne, bardzo cenne dla Blinga. Jeżeli on wyjdzie tutaj bezpieczny na tej mapie, przeciwko tym jednostkom z Gate'ów, no i to też eksplikuje, więc tutaj razem robią. To razem samo w robią, tym momencie. Robią tutaj jakieś dzikie węże i wygląda to 3 stalkery kontra 5, ale tutaj stalkery służą jedynie jako wsparcie ogniowe dla zelotów oraz oczywiście sentry, które rzucają force fieldy, zatrzymują tutaj te wszystkie jednostki. No i wygląda na to, że Blink będzie się cofał. Jak wygląda armia? To jest 22 kontra 27. Blink paradoksalnie troszeczkę więcej. On już posiada pierwszego kolosa, jest wymyślany także ta przedłużona lanca termiczna. A z kolei to wymyśla plus jeden do tej Grand Weapons i pierwszy kanon widzimy u niego. No widać, że obaj gracze zaeksplowali. Todd troszeczkę później buduje piątego gate'a. No i tak jak mówisz, ten upgrade idzie w górę. Chciałby się jednak zobaczyć jakąś technologię, prawda? Tak, tutaj, tym bardziej, że właściwie nie ma niczego, co by odpowiedziało przeciwko kolosom. Tutaj jest zbudowany kanon tutaj przed jakimiś ewentualnymi darkami, które mogły przejść tutaj w Blink bardzo szybko i po prostu pokarać. Woda za brak jakiegokolwiek detektora tutaj, bo nie ma żadnego robota, który te obrzeżenie wypływał od siebie. No należy zauważyć, że Todd stara się gonić swojego przeciwnika, jeśli chodzi o...